Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Bednar TV. Jak widzicie, mamy przed sobą akwaria. Są to akwaria w moim fish roomie. Dzisiaj taki odcinek o nowych maluszkach. Są to maluszki z pary górami. Szwagier tutaj mi je wrzucił do mojego fish roomu. Jemu jakoś się nie udawało. Coś tam wychodziło, ale nie udawało się tego utrzymać przy życiu. Postanowił mi to tutaj wrzucić i powiedział, że ja na pewno sobie z tym poradzę. No to chcąc, nie chcąc i co? No i właśnie teraz pokażę wam zaraz, co się stało. Tutaj są moje skalary blue, marmurkowe. Już troszkę mniej ich zostało, no bo niektóre już odsprzedałem. No za dużo tego mam, żeby pozwolić sobie trzymać wszystkie skalary. Tutaj maluszki rosną sobie ładnie. A tutaj mamy niezłe stado górami. Nie pytajcie mnie nawet, ile tego tutaj jest, bo skalary przy nich to jest po prostu pikuś. Jak każdy wie, a jeśli nie wie, to powiem, że górami potrafi złożyć do 1000 sztuk. No nie zawsze jest 100%, ale ja myślę tutaj, że na pewno jest grubo ponad 700. No zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mają siódmy dzień, z wielkością nie pędzą, z tego względu, że one rosną bardzo powoli. Skalary wyprzedzają ich jakieś 3 razy ze swoją wielkością, więc tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość. Każda rybka rośnie swoim tempem, także super fajnie. Są nowi domownicy. No pomieścić taką gromadę to już ogólnie będzie wyzwanie. Jak każdy wie, skalarów mam bardzo dużo, no to jeszcze mi tutaj doszło masę górami. Ale co, ja się bardzo cieszę. O to właśnie mi chodziło, żeby rybki się rozmnażały. Moje urządzenie się sprawuje, jedzenie się nie psuje, wiadomo. Trzeba mieć wszystko na baczności. Nie można sobie pozwolić, że zostawi się to urządzenie na cały dzień. Trzeba co jakiś czas doglądać, pilnować jedzenia, pilnować, żeby była zimna woda. A jak jest cieplejsza, to dorzucić sobie kostki lodu, bo to jedzenie musi być przechowywane w lodówce. A że mamy podłączone do automatycznego dozownika, no to musimy stworzyć taką lodóweczkę sobie sami. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Żebym nie zapomniał, to startuję na moim kanale kolejny konkurs, który oczywiście będzie 2 marca. Także na razie wam tylko przypominam, żeby pamiętać, że 2 marca we wtorek na moim kanale będzie film. I będzie w nim podany również konkurs. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, komentowania. Oglądajcie moje poprzednie materiały. Dużo jest bardzo ciekawych rybek, akwariów, zbiorników i tak dalej. Na pewno coś was zaciekawi. Pozdrawiam oczywiście wszystkich akwarystów. I nie akwarystów, wszyscy, którzy wchodzą na mój kanał, bo widać, że ta pasja wam się podoba. Lubicie oglądać takie akwaria, rybki i tak dalej, więc serdecznie was zapraszam. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, cześć!